Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Attendance translating? As usual. What do you mean as usual? You do once a week, that's all. No, a few times a week sometimes. Sometimes. Where's Shivananda? Shivananda is on a vacation. Oh, I thought there's no vacation in Krishna consciousness. Yeah, yeah, but he looks like he doesn't understand. He needs you to guide him. Yeah, I will give you instructions. Okay, we're in this most important verse of the Bhagavad Gita. Yes, yes. Jesteśmy w najbardziej, najważniejszym wersecie Bhagavad Gita. Omagyanati mirandasya janagana salakayam chaksus miritam jena tasmai shi gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayada Dati Saparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Mother Anna from Ukraine, what's your boy's name? Matko Anna, jak ma na imię? His name is Savili. What is it? Travili? Martina, did you catch that? Savili. Travili. What? Savili. Travili. And there's Vishali, I haven't seen her in a long time. Hare Krishna, dear Gurudev. Hare Bol. Okay, most important verse, or one of the most important verse. Chapter 18, text 55. Bhakti mama vijananti yavanyaschat mitatvataha tatomam tatvato yadva visite taranantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Rozdział 18 Bhagavad Gita taka jaką jest, tekst 55. Jedynie przez służbę oddania można poznać mnie, najwyższą osobę Boga, takim, jakim jestem. A będąc w pełni świadomym mnie, dzięki takiemu oddaniu można wejść do Królestwa Boga. Okay. There it is. We just have to become devotees and everything will follow. Tutaj właśnie jest. Powinniśmy zostać wielbicielami i wszystko będzie za tym podążać. So becoming a devotee is not so difficult. Bycie wielbicielem nie jest, to nie jest coś trudnego. Prabhupada has made it easy for us. Śrila Prabhupada uczynił to bardzo łatwym dla nas. So we just have to follow in his footsteps. Powinniśmy tylko podążać w jego ślady. But not imitate, but follow. Nie imitować, ale podążać. In other words, from any place where we are, we can make progress if we are sincere and serious. I możemy zrobić postęp w jakimkolwiek miejscu się znajdujemy, możemy zrobić namacalny postęp. And steady progress will keep us happy in our heart, and then we'll be able to continue with it. I ten stały postęp będzie czynił szczęście w naszym sercu i dzięki temu będziemy robić postęp. I remember once a leading devotee left Krishna consciousness, and they asked Prabhupada, and Prabhupada's answer was, he was not sincere. Jeden z wiodących uczniów Śrila Prabhupada opuścił towarzystwo ISKCON-u. I wtedy Śrila Prabhupada skomentował, że nie był osobą szczerą. So why can't we just be sincere about it? Dlaczego nie powinniśmy się stać szczerzy względem tego procesu? Purport, the Supreme Personality of Godhead Krishna and his plenary portions cannot be understood by mental speculators, nor by the non-devotees. If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead
will always be hidden. As already stated in the Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakashya Sarvasya, he is not revealed to everyone. No one can understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand what Krishna is. University degrees are not helpful. Objaśnienie. Najwyższej osoby Boga Kryszny i jego kompletnych części nie można poznać za pomocą spekulacji umysłowych. Nie mogą go też poznać niewielbiciele. Jeśli ktoś może zrozumieć najwyższą osobę Boga, musi zaangażować się w czystą służbę oddania pod kierunkiem czystego wielbiciela. W przeciwnym wypadku prawda o najwyższej osobie Boga na zawsze pozostanie zakrytą. Jak to już zostało oznajmione w Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakashah Sarvasya, nie objawia się on każdemu. Nikt nie może zrozumieć Boga jedynie dzięki erudycji albo przez spekulacje umysłowe. Kim jest Kryszna, może zrozumieć tylko ten, kto naprawdę zaangażowany jest w świadomość Kryszny i służbę oddania. Stopnie uniwersyteckie nie są pomocne w tym wypadku. What is it? 7.25, Krishna says, he doesn't reveal himself to the foolish and ignorant. Ten werset 7.25, to on oznajmia, że on nie objawia się głupcom i nieinteligentnym. So we can remove the ignorance by simply accepting Bhagavad Gita. I możemy usunąć tą ignorancję po prostu przez zaakceptowanie Bhagavad Gita. It's not a very great qualification. Just understand that this is not ordinary literature. It's being spoken by someone who is the happens to be the Supreme Person. To nie jest coś trudnego do zrozumienia. Trzeba zaakceptować Bhagavad Gita i trzeba zaakceptować mówcę Bhagavad Gita, który tak się złożyło, że jest najwyższą osobą. Then everything will be revealed to us as the sun lights up the day. I wszystko będzie nam objawione tak, jak objawia się nam słońce. We don't have to make an over endeavor, become fanatical. Nie musimy stawać się fanatykami i być, że tak powiem, zbytnio się wysilać i stać się fanatykami. And Śrīla Prabhupāda was very, you can say, considerate of his devotees. He didn't want them to over-endeavor, but he wanted them to try their best. Śrīla Prabhupāda tak był bardzo zatroskany o wielbicieli. Nie chciał, żeby byli tacy, no takimi, no jak to powiedzieć, takimi osobami, które zbyt ciężko pracują. And I remember we were living with Prabhupada for some time in London, and it was so nice to feel that Prabhupada was like a temple devotee. I pamiętam te dni w Londynie, kiedy byliśmy razem ze Śrīla Prabhupādem, i było tak wspaniale i sympatycznie, że myśleliśmy, że Śrīla Prabhupāda jest jednym z nas, wielbicieli z tej świątyni. And we could see how sincere he was about everything he did. I można było zobaczyć, jak szczerą jest osobą we wszystkim, co robił. But he never tried to kind of like prove that he was God or something. He understood his position, but from that position, he was always anxious to serve Krishna. I nigdy nie próbował udowodnić, że jest Bogiem. On starał się zrobić wszystko w najlepszy sposób, startując ze swojej tej własnej pozycji. Next paragraph. One who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity, Brahman. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Liberation involves getting free from the concept of material life. In spiritual life, the same distinction is there. The same individuality is there. But in pure Krishna consciousness, one should not mistakenly think
at the word Vishite enters into unto me supports the monistic theory, that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. No. Okay. Do wejścia do Królestwa Duchowego, siedziby Kryszny, staje się zdolnym tylko ten, kto jest całkowicie obeznany z nauką Kryszny. Stanie się Brahmanem nie jest równoznaczne z utratą tożsamości. Służba oddania istnieje i tak długo jak istnieje służba oddania, musi istnieć Bóg, Jego wielbiciel i proces służby oddania. Taka wiedza nigdy nie ulega zatraceniu, nawet po osiągnięciu wyzwolenia. Wyzwolenie polega na uwolnieniu się od materialnej koncepcji życia. W życiu duchowym istnieje ta sama różnorodność, ta sama indywidualność, ale w czystej świadomości Kryszny. Nie należy błędnie rozumieć, że słowo Vishate wchodzi we mnie, potwierdza monistyczną teorię osiągania jednorodności z bezosobowym Brahmanem. Nie. Vishate means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service unto him. For instance, a green bird enters a green tree, not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Impersonals generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. That may be a source of happiness for the impersonals, but the personalist keeps his personal individuality like an aquatic in the ocean. We find so many living entities within the ocean if we go deep. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. We must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depths. Vishate oznacza wejście do siedziby Najwyższego Pana z zachowaniem własnej indywidualności, aby towarzyszyć i służyć Panu. Na przykład zielony ptak przylatuje na zielone drzewo nie po to, by zjednoczyć się z tym drzewem, ale po to, by cieszyć się jego owocami. Impersonaliści często używają przykładu rzeki pływającej do oceanu i łączącej się z nim. To może być źródłem szczęścia dla impersonalistów, ale personaliści zachowują swoją indywidualność, tak jak zwierzęta wodne w oceanie. Jeśli zagłębimy się w ocean, znajdziemy tam wiele żywych istot. Znajomość powierzchni oceanu nie jest wystarczająca. Trzeba również posiadać pełną wiedzę o stworzeniach żyjących w oceanicznych głębiach. So and this is mentioned, Prabhupada's quoting from the 11th chapter. There it's mentioned how the 1154, my dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. So the same point, 1154 is the same point that we're hearing here. Więc powtarzamy ten sam punkt, jaki był przedyskutowany w wersecie 1154. After attainment of the Brahma-Buddha stage of freedom from material conception, devotional service begins by one's hearing about the Lord. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahma-Buddha stage develops and material contamination, greediness, and lust for sense enjoyment disappears. As lust and desire disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord. By such attachment, he becomes free from material contamination. In that stage of life, he can understand the Supreme Lord. This is the statement of Srimad Bhagavatam also. After liberation, the process of bhakti or transcendental service continues. The Vedanta Sutra 4.1.12 confirms this. Aprayat, aprayanat, tatrapi hi drishtam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of the living entity in his own identity, his own constitutional position. The constitutional position is already explained. Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to serve. After liberation, the service is never stopped. Actual liberation is getting free from the misconceptions of life. I think you missed one paragraph. Did I? Yeah, short okay. One. I should read this in Polish? Yeah, just read in Polish.
Dzięki swojej czystej służbie oddania wielbiciel może rzeczywiście poznać transcendentalne cechy i bogactwo Pana. Nie zostało to oznajmione w rozdziale 11, tylko służba oddania jest środkiem do takiego poznania. To samo zostało potwierdzone tutaj. Jedynie przez służbę oddania można poznać najwyższą osobę Boga i wejść do Jego Królestwa. Po osiągnięciu Brahma Buddha, stanu wolności od koncepcji materialnej, rozpoczyna się służba oddania, a jej początkiem jest słuchanie o Panu. Kiedy ktoś słucha o najwyższym Panu, automatycznie następuje rozwój stanu Brahma Buddha i znikają zanieczyszczenia materialne, takie jak chciwość i żądza, zadowolenie zmysłów. Kiedy pożądanie i pragnienia znikają z serca wielbiciela, wtedy bardziej przywiązuje się on do służby oddania dla Pana i przez takie przywiązanie uwalnia się od zanieczyszczeń materialnych. W takim stanie życia może on zrozumieć najwyższego Pana. Mówi o tym również Śrimad Bhagavatam. Proces bhakti, czyli służby transcendentalnej, kontynuowany jest również po wyzwoleniu. Potwierdzenie tego można znaleźć też w Vedanta Sutrze 4.1.12. Apranayat tatrapi hidrishtam. Znaczy to, że proces służby oddania kontynuowany jest po wyzwoleniu. Srimad Bhagavatam definiuje prawdziwe wyzwolenie w oddaniu jako odnalezienie się żywej istoty w jej własnej tożsamości, w swojej własnej konstytucjonalnej pozycji. Ta konstytucjonalna pozycja została już wyjaśniona. Każda żywa istota jest fragmentaryczną, integralną cząstką najwyższego Pana. Zatem jej konstytucjonalną pozycją jest pełnienie służby. Ta służba nie kończy się nigdy, nawet po wyzwoleniu. Prawdziwe wyzwolenie polega na uwolnieniu się od błędnej koncepcji życia. So simple for the simple, it's very clear the philosophy that we are eternal, we're individuals, and we should use our individuality to please the Lord. And each one has their own relationship with the Lord. To jest proste dla prostych, że my jesteśmy duchowymi istotami, jesteśmy indywidualnościami i powinniśmy zaangażować tą swoją indywidualność w służbę oddania dla najwyższego Pana. So the point of, you can say, oneness is that we all have to please the Lord. I każdy z nas ma również związek, indywidualny związek z najwyższym Panem. I ta jedność oznacza, że każdy z nas wykonuje służbę oddania. But when we read the description of the gopis, the intimate servants of the Lord, we see that they all have different personalities, different ways of pleasing the Lord. It's not just like a, everything is one. I tak jak mamy osobowości gopi, one, każda z nich ma różny sposób podejścia i służby dla najwyższego Pana, ale to nie jest tak, że one są jednym. Some of the gopis are right-wing gopis, some are left-wing gopis, but everyone's desire is that Krishna should be happy. I mogą być prawoskrzydłowe gopi, lewoskrzydłowe gopi, ale każda z nich ma pragnienie zadowolenia Krishna. Text 56. Sarva karmani api sada kurvano mad vyapashvayaha mat prasadat avapnoti shashvatam param avyayam. Though engaged in all kinds of activities, my pure devotee, under my protection, reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Tekst 56. Chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności, mój czysty wielbiciel, chroniony przeze mnie dzięki mojemu miłosierdziu, osiąga wieczną i nieprzemijającą siedzibę. So very important verse also, because we realize it's only by the protection of the Lord and the mercy of the Lord that we can attain the kingdom of God. To jest też bardzo ważny werset, bo to jest powiedziane, że dzięki łasce Pana i Jego ochronie możemy udać się do Jego siedziby. Report the word mad vyapashrayaha means under the protection of the Supreme Lord. To be free from material contamination, a pure devotee acts under the direction of the Supreme Lord or his representative, the spiritual master. There is no time limitation for a pure devotee. He is always 24 hours a day, 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. To a devotee who is thus engaged in Krishna consciousness,
The Lord is very, very kind. In spite of all difficulties, he is eventually placed in the transcendental abode of Krishna Loka. He is guaranteed entrance there. There's no doubt about it. In that supreme abode, there's no change. Everything is eternal, imperishable, and full of knowledge. Objaśnienie. Słowo Mat Vyapashrayaha oznacza pod ochroną Najwyższego Pana. Aby uwolnić się od zanieczyszczeń materialnych, czysty wielbiciel działa pod kierunkiem Najwyższego Pana albo jego reprezentanta, mistrza duchowego. Dla czystego wielbiciela nie istnieją żadne ograniczenia czasowe. Jest on zawsze przez 24 godziny na dobę w 100% pochłonięty działalnością pod kierunkiem Najwyższego Pana. Dla wielbiciela, który jest w ten sposób zaangażowany w świadomość Kryszny, Pan jest bardzo, bardzo dobry. Pomimo wszelkich trudności, wielbiciel ten zostaje ostatecznie umieszczony w siedzibie transcendentalnej, na Krysznoloce. Jego wejście tam jest zagwarantowane. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej najwyższej siedzibie nie ma żadnych zmian. Wszystko jest tam wieczne, trwałe i pełne wiedzy. Here Prabhupada is saying how the Lord is very, very kind to his devotee. Tutaj Śla Prabhupada mówi w tym objaśnieniu, że Pan jest bardzo, bardzo łaskawy dla swoich wielbicieli. But from a material perspective, it may not look like that because oftentimes the devotees don't have money, they're not living in a big building or something. Ale z materialnego punktu widzenia można zobaczyć, że czasami jest tak, że wielbiciel nie ma wystarczająco pieniędzy albo nie żyje w jakimś bogatym budynku. But their goal, or they attain the goal of perfection by qualifying to enter the spiritual world. Ale oni osiągają ten stan doskonałości przez zakwalifikowanie się do wejścia do świata duchowego. So the devotee is not so much concerned about his own maintenance. He tries his best to serve the Lord, and the Lord helps him and provides what he lacks and carries what he has. I wielbiciel, on bardzo nie zajmuje się swoim utrzymaniem. Jego głównym zajęciem jest służenie Panu, a Pan zajmuje się wielbicielem i daje mu wszystko i tak chroni to, co posiada. But for the materialist, no matter how much they try, they're always frustrated because they're imitating the Lord and they don't happen to be the Lord, so therefore they're in an artificial position. Zawsze będzie sfrustrowany. Nie ma znaczenia, jak bardzo by próbował, ponieważ imituje Pana, a to nie jest jego pozycja, więc zawsze będzie sfrustrowany. This artificial position can't last because it's artificial. When we come to our real constitutional position, then we can be happy in any condition. Więc to jest taka sztuczna pozycja i w tej sztucznej pozycji no, nie możemy być szczęśliwi, ale kiedy dojdziemy do naszej konstytucjonalnej pozycji, wtedy naprawdę będziemy mogli być szczęśliwi. So the easiest way to get there is to chant the holy name of the Lord. I takim najprostszym sposobem, aby tam dotrzeć, jest intonowanie świętego imienia Kryszny. Therefore, Śrīla Prabhupāda has given us the standard, minimum 16 rounds. Do tego Śrīla Prabhupāda dał nam ten standard, minimum 16 rund. Those who can't chant 16 rounds, we should have pity on them. We can see them in a diseased condition. Ci, którzy nie mogą intonować 16 rund, więc powinniśmy im współczuć i oni są w chorobliwym stanie życia. The Prabhupada was, even when he was working or something, he sometimes had chanted half his round in the morning and the other half in the evening, but he always finished minimum 16. Więc Śrīla Prabhupada, nawet jak pracował, to połowę swoich rund intonował rano i połowę wieczorem. Więc on każdego dnia intonował 16 rund. So that was the standard for Grihasthas. But for those who were living full time in the temple, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Thakura's standard was 64 rounds.
Więc to był standard dla grichastów, a ktoś, kto był wielbicielem, który w pełni jest zaangażowany w służbę oddania świątyni, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wprowadził standard 64 grunt. So we have to mold our life centered around this you can say, principle of chanting. Więc tak powinniśmy ułożyć swoje życie, żeby kręciło się wokół intonowania 16 rund dziennie. The question of priority. If we take this as the first priority, then we'll finish every day. Więc to jest kwestia priorytetu. Jeżeli weźmiemy za priorytet, aby intonować i skończyć 16 rund, to będzie możliwe. We did the purport 56? Yes. Now it's 57. Right. Chetasa sarvakarmani mahi sanyasa matparaha uri yoga mupashvitya machchita tadatambhava. In all activities, just depend upon me. Work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Tekst 57. W każdym działaniu polegaj na mnie i zawsze we mnie szukaj schronienia. W takiej służbie oddanie bądź zawsze w pełni mnie świadom. So again, the same principle Krishna is repeating. Więc znowu, ponownie Krishna powtarza tą samą zasadę. Satatam means always be conscious of Krishna. Satatam znaczy zawsze, zawsze bądź świadomy Kryszny. Machitaha, in consciousness of me. I w tej świadomości pogrążonej we mnie. So this is where Prabhupada got the term International Society for Krishna Consciousness. I tutaj Śrila Prabhupada znalazł ten zwrot, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. A servant has no individual independence. He acts only on the order of the master. A servant acting on behalf of the Supreme Master is unaffected by profit and flaws. He simply discharges his duties faithfully in terms of the order of the Lord. Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna, but when Krishna is not present, how should one act? If one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of a representative of Krishna, then the result will be the same. The Sanskrit word matpara is very important in this verse. It indicates that one has no goal in life, one has except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. And while working in that way, one should think of Krishna only. I've been appointed to discharge this particular duty by Krishna. While acting in such a way, one naturally has to think of Krishna. This is perfect Krishna consciousness. One should, however, note that after doing something whimsically, he should not offer the result to the Supreme Lord. That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. One should act according to the order of Krishna. This is a very important point. That order of Krishna comes through the simple succession from the bona fide spiritual master. Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then one's perfection of life and Krishna consciousness is guaranteed. Objaśnienie. Kiedy ktoś działa w świadomości Kryszny, to oczywiście nie postępuje on tak, jak gdyby był panem tego świata. Należy zawsze, tak jak sługa, działać jedynie pod kierunkiem najwyższego pana. Sługa nie posiada osobistej niezależności. Działa on jedynie z rozkazu Pana. Sługa działający z polecenia najwyższego Pana wolny jest od wszelkiego przywiązania do zysku czy straty. Jedynie wypełnia swoje obowiązki, wiernie według rozkazu Pana. Ktoś może powiedzieć, że Arjuna działał pod osobistym przewodnictwem Kryszny. Ale co mamy robić my, kiedy Kryszna nie jest obecny? Jeśli ktoś będzie działał odpowiednio do wskazówek Kryszny w tej książce, lub jeśli będzie wiernie wypełniał polecenia reprezentanta Kryszny, wtedy rezultat będzie ten sam. Bardzo ważne w tym wersecie jest sanskryckie słowo matparaha. Wskazuje ono na to, że nie ma innego celu w życiu poza działaniem w świadomości Kryszny,
i jedynie dla zadowolenia Kryszny. A działając w ten sposób, należy myśleć tylko o Krysznie. To Kryszna wyznaczył mnie do wypełnienia tego szczególnego obowiązku. Tak postępując, w naturalny sposób myśli się o Krysznie. Jest to doskonała świadomość Kryszny. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nie można ofiarowywać Najwyższemu Panu rezultatu swojego kapryśnego działania. Takie działanie nie będzie służbą oddania w świadomości Kryszny. Należy działać zgodnie z poleceniem Kryszny. Jest to bardzo ważne. To polecenie Kryszny otrzymujemy poprzez sukcesję uczniów od bona fide mistrza duchowego. Dlatego polecenie mistrza duchowego należy przyjmować jako główny i najważniejszy obowiązek w życiu. Jeśli ktoś jest uczniem bona fide mistrza duchowego i postępuje zgodnie z jego wskazówkami, wtedy jest mu gwarantowana doskonałość życia w świadomości Kryszny. Text 58. Machchita sarva durgani mat prasadat tarishyasi atache tvam ahankaram na shoroshyasi vinakyasi. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Text 58. Jeśli staniesz się świadomy mnie, dzięki mojej łasce pokonasz wszelkie przeszkody uwarunkowanego życia. Jeśli jednakże nie będziesz pracował w takiej świadomości, ale będziesz działał poprzez fałszywe ego, nie słuchając mnie, doprowadzisz się do zguby. So we have to act, that's a fact. Otherwise, by constitution we're active, so if we try to act separate from Krishna, then it'll simply be false ego. Więc naszą konstytucjonalną pozycją jest to, że działamy. Jeżeli będziemy działać dla Kryszny, to wszystko będzie dobrze, ale jak będziemy działać kapryśnie, no to będzie niedobrze. But the temptation is to put ourselves in the center and to forget about Krishna. Ale temptation no. Means you know what temptation means. Yeah, but I don't know how to put this in Polish. Ktoś jest po prostu, że to złudzenie jest, żeby umieścić siebie w centrum. Therefore, we don't see more people become devotees because the false ego is so strong and we think I can be happy by serving myself. I dlatego wiele osób nie przyłącza się do świadomości Kryszny, zostaje wielbicielami, ponieważ fałszywe ego jest tak mocne, potężne, że te osoby myślą, że można być szczęśliwym i służyć samemu sobie. Especially the desire for fame is difficult to overcome. Szczególnie pragnienie sławy jest bardzo trudne do pokonania. Therefore, I remember as a young brahmachari, it was good to go out and meet people and sell books because many times people insulted us. Więc pamiętam te dni jako brahmachari, to było takie bardzo dobre dla mnie, ponieważ wychodziło się na zewnątrz, sprzedawało się książki, podchodziło do ludzi i te osoby wiele razy obrażały nas. Somebody would insult you, then the next moment somebody would glorify you, saying, oh, you're doing such good work. Ktoś cię obrażał, a następna osoba cię gloryfikowała, mówiąc, że wykonujesz wspaniałą czynność. So then you began to learn that this honor and dishonor relating to the body are not important. I wtedy się uczyliśmy, że ten honor czy dyshonor należący jest, który jest, dawany jest honor czy dyshonor temu ciału jest czymś nieważnym, niezbyt ważnym. Who cares what people think? We only care what Śrīla Prabhupāda and Krishna think. Jakie ma znaczenie, co ci ludzie myślą? Najważniejsze jest, co myślą takie osoby jak Śrīla Prabhupāda i Krishna.
If Prabhupada is pleased, then that's our success. Jeżeli Śla Prabhupada jest zadowolony, to jest nasz sukces. Because this is the material world, everybody is an illusion. Ale to jest materialny świat i wszyscy są w iluzji. They don't know what's good for them and what's not good for them. I nie wiedzą, co jest dobre dla nich, co jest dla nich niedobre. Therefore, Krishna is reminding us in this verse, we'll be lost without hearing from him. I tutaj Krishna nam tak przypomina, że jeżeli nie będziemy słuchać od Krishny, to będziemy straceni. Report, a person in full Krishna consciousness is not unduly anxious about executing the duties of his existence. The foolish cannot understand this great freedom from all anxiety. For one who acts in Krishna consciousness, Lord Krishna becomes the most intimate friend. He always looks after his friend's comfort and he gives himself to his friend who is so devotedly engaged working 24 hours a day to please the Lord. Therefore, no one should be carried away by the false ego of the bodily conception of life. One should not falsely think himself independent of the laws of material nature or free to act. He is always under the strict material law. But as soon as he acts in Krishna consciousness, he is liberated, free from the material perplexities. One should know very carefully that one who is not active in Krishna consciousness is losing himself in the material whirlpool, in the ocean of birth and death. No conditioned soul actually knows what is to be done and what is not to be done. But a person who acts in Krishna consciousness is free to act because everything is prompted by the Krishna from within and confirmed by the spiritual master. Objaśnienie. Osoba w pełnej świadomości Kryszny nie wykazuje przesadnej ochoty do wypełnienia życiowych obowiązków. Głupcy nie mogą zrozumieć tej wielkiej wolności od wszelkiego niepokoju i trosk. Dlatego, kto działa w świadomości Kryszny, Pan Kryszna staje się najbliższym przyjacielem. Zawsze troszczy się on o dobro swojego przyjaciela i ofiarowuje siebie samego temu, bo z pełnym oddaniem przez 24 godziny na dobę pracuje dla jego zadowolenia. Nikt zatem nie powinien dać się zwieść fałszywemu ego cielesnej koncepcji życia. Nie należy mylnie sądzić, iż jest się niezależnym od praw natury materialnej, nieskrępowanym w swoim działaniu. Każdy znajduje się pod ścisłą kontrolą praw materialnych. Wyzwolenie przychodzi dopiero wtedy, kiedy zaczyna się działać w świadomości Kryszny, będąc wolnym od dylematów materialnych. Należy zawsze pamiętać, iż ten, kto nie działa w świadomości Kryszny, gubi się w odmętach materialnych, w oceanie narodzin i śmierci. Żadna uwarunkowana dusza nie wie naprawdę, co należy robić, a czego nie należy, ale osoba świadoma Kryszny jest nieskrępowana w swoim działaniu, ponieważ od wewnątrz otrzymuje ona natchnienie od Kryszny, a umocnienie daje jej mistrz duchowy. So this is the injunction of the Gita, not that we become lazy and don't work, but we work to please Krishna. That is the perfection. Więc to jest wskazówka Bhagavad Gita, że nie powinniśmy stawać się leniwi i nie działać, powinniśmy działać dla zadowolenia Krishny. Okay, any questions so far? W porządku, czy są do tej pory może jakieś pytania się pojawiły? Hare Krishna, Gumach. There are a lot of questions from Instagram today. 5 questions. I will put it now in chat. Mahtanda Prabhu, maybe you can read it so it will be easier for you. Well, just take them one at a time. Jedno pytanie po jednym pytaniu. The first question is, in Bhagavad Gita 18:10, it is said that a person in mode of goodness doesn't have any doubts. What doubts are spoken about? W 18 rozdziale 10 wersecie Krishna mówi, że jak ktoś jest że osoba w sile dobroci jest uwolniona od wszelkich wątpliwości. Co to za wątpliwości? I don't know, you'd have to show me where that is said. In other words, is it taken out of context or because other places Prabhupada says a person in the mode of goodness is not necessarily perfect, so he's going to have to remain in the material world. So,
powinno dokładnie pokazać mi, gdzie to jest, ponieważ Śla Prabhupada zwykł mówić, że osoba w gunie dobroci, ona nie jest dokładnie oczyszczona i pozostaje w tym świecie materialnym. You can say he has no doubts that he's better than others because he's working in goodness, so he's more peaceful. Więc będąc bez takich wątpliwości, ona jest lepsza, ponieważ jest działa w gunie dobroci, w sile dobroci, jest bardziej spokojna. But Prabhupada clearly says he has the same disadvantage. He has to die and be born again. Ale ma to samą, ten sam problem ma i ta osoba w sile dobroci, bo ona też musi umrzeć i ponownie narodzić. Okay, next question. Następne pytanie. Second question. How to have connection with the spiritual master when he is far away or even not in this planet? Jak mieć związek z mistrzem duchowym, który jest oddalony od nas albo może na innej planecie? Yeah, we connect through the vani, through the instruction. There's more important than the vapu. My mamy związek poprzez vani, poprzez instrukcję. To jest bardziej ważne niż vapu. So the spiritual masters, for all of us, is Srila Prabhupada. His instructions are here, very clear. Just reading these verses, everything is clear. Więc Śla Prabhupada jest mistrzem duchowym Siksza Guru dla wszystkich z nas. On jest, jego instrukcje są bardzo proste. We can also get, you can say, instruction from sadhu and shastra. Możemy też wziąć instrukcje od sadhu i siastr. So then what is your question? What is the doubt? Jaka jest wątpliwość? We can also remove your doubts. My też możemy usunąć twoje wątpliwości. Next question. Następne pytanie. Next question. There is one famous picture with you and Prabhupada on one of the morning walks where Prabhupada is surrounded by his disciples. It's not mentioned exactly which picture, but I think where you are laughing. You, Maharaj, also on this picture. Yeah, I know about it. So the question is, what's the story that the picture is taken of? They and made everybody please... laugh? Yeah, I think it's this picture because it's not detailed, but it's one of the famous one where you are with Prabhupada on a morning walk. Yeah, I know which one, but I don't remember exactly what made us laugh. Pytanie było, że jest takie zdjęcie Maharaja z Śla Prabhupadem, szczególnie takie zdjęcie, gdzie on się śmieją. Maharaj wie, zna to zdjęcie, ale no nie wie, z jakiego powodu się śmiali. Next question. Następne pytanie. The question is, can you please share how was it to make a walk with Prabhupada? It was ecstatic. Next question. Było ekstatyczne. Następne pytanie. Next two questions from Traloka Sundari Mataji. The first one. She had a talk with her supervisor, and supervisor gave her instruction to learn to love the devotees. So the first question is how to do it in a correct way. Więc Trailokya Sundari Devi Dasi dostała instrukcję swojego przełożonego, że powinna kochać swoich wielbicieli, znaczy how? She should love. Yeah, how to learn to love them. Że powinna uczyć, jak kochać wielbicieli. Jak ona powinna to zrobić w odpowiedni sposób. So the first point is we should see the good in them. Pierwszy punkt to, że powinniśmy znajdywać dobre cechy w wielbicielach. Because everyone has some good and some bad. But Prabhupada was expert at seeing the good and encouraging that. Więc można widzieć dobre i złe, ale trzeba zachęcać, rozdmuchiwać te dobre cechy, tak jak Śla Prabhupada widział te dobre cechy. Otherwise the Shastra also says we should have an aversion for fault finding. Też siostry mówią, że powinniśmy czuć niechęć do odnajdywania błędów w kimś. But sometimes we can avoid seeing the faults.
So then we have to decide, can we help this person remove their faults? Then we can try to preach to them. I czasami jest, no trudno jest tak, no trudno jest tak przeoczyć tą cechę, więc powinniśmy nauczać do takiej osoby. This is a form of love also, by correcting them. Więc to jest także forma miłości, że staramy się tą osobę polepszyć. Just like a mother loves her children, but she has to correct them. Matka kocha swoje dzieci, ale także musi je no, wychować w odpowiedni sposób. But that can be delicate work because people, if we try to correct people, then they think, oh, you think you're better than me. Why are you envious of me? Nie, to jest taka delikatna praca, ponieważ ty zaczniesz myśleć, o, chcesz mnie tak, jesteś zazdrosna o mnie i chcesz coś zrobić tak, czego ja nie lubię. So we have to be intelligent to see how much we can help people. I dlatego powinniśmy być inteligentni i widzieć, w jaki sposób możemy pomóc ludziom. Otherwise, then we should just be aloof from them. Tak, w innym wypadku powinniśmy być z dala od nich. In other words, we can't love their sin. Nie powinniśmy kochać ich grzechów. That's artificial. To jest sztuczne. So Lord Jesus also said, hate the sin, but not the sinner. Więc Pan Chrystus, Jezus Chrystus powiedział, że powinniśmy hate the sin, but not the sinner. Nienawidzieć grzech, ale nie grzesznika. For the sinner we have compassion. Dla grzesznika mamy współczucie. But if they're very sinful, we may not be able to associate with them. Ale jeżeli są bardzo grzeszni, być może nie powinniśmy mieć ich towarzystwa. So the first principle, we have to save ourselves. Ale pierwsza podstawowa rzecz jest, powinniśmy zadbać o siebie, żeby ocalić siebie. Okay, next. W porządku. Następnie. Question from Taloka Sundari Mataji. To learn to love the devotees and to learn to love just normal people, is it the same or not? Czy nauczyć się kochać wielbicieli i nauczyć się kochać zwykłych osób, czy to jest to samo? Well, naturally, devotees, we give them more attention because they are serious about improving themselves. Oczywiście, wielbiciele, dajemy więcej uwagi wielbicielom, ponieważ oni chcą tak, no, być lepszymi osobami. At least they should be. In other words, the devotee should be humble to understand that he's fallen in the spiritual and from the spiritual world, or that he's fallen, he's in the material world. So he should be ready, he or she, to take correction. Więc taka powinna być przynajmniej postawa, że jesteśmy osobami, które upadły do tego świata materialnego. Jesteśmy w tym świecie materialnym teraz i powinniśmy przyjąć każdą instrukcję od innych, aby być lepszą osobą. But the karma materialists, they may think this is who I am. I'm a sinful person. This is who I am. I'm not going to change. This is who I am. They think like that sometimes. A grzeszne osoby, no to ta moja grzeszność to jest moje coś, co je, kim jestem. Ja to jest kim jestem, to grzeszenie, to jest właśnie kim jestem. So therefore we're advised to associate with devotees. Dlatego my radzimy, żeby ktoś przebywał, miał towarzystwo wielbicieli. And with non-devotees we have more formal relation. A z niewielbicielami mamy takie formalny związek. When we talk about love, then that should be done in exchange with devotees. Ale jeśli chodzi o miłość, to wymiana miłości powinna być pomiędzy wielbicielami. But the devotee sees that every living entity is a particle of Krishna, and Krishna is in everyone's heart.
So he's never cruel to anyone. Więc, ale wielbiciel wie, że wszystkie żywe istoty są cząstką Kryszny i Kryszna jest w każdym sercu i Kryszna nie jest dla nikogo jakiś okrutny. But to save himself, he may not want to associate with the, some people. Ale żeby ocalić siebie, być może on nie chce być w towarzystwie jakichś określonych ludzi. I'll give an example, like I was in the Navy, so sometimes they send an invitation that I can meet all the people who are on the same ship with me if I come to this place, and then we can talk about our time in the Navy and so on. So I have no interest, zero interest to associate with those people. Więc czasami było, kiedy służyłem w marynarce, było takie zaproszenie, że mogłem mieć towarzystwo takich ludzi. So you didn't want to have their association, yes? No, I don't want their association because they're old materialists, they're not going to change. Aha. I Maharaj nie przyjmował tego zaproszenia, aby mieć towarzystwo jakichś innych osób z innym sobą, ponieważ to są materialiści, oni nie mają pragnienia, aby zmienić się. So we should choose our association very carefully. Dlatego powinniśmy w bardzo ostrożny sposób wybierać towarzystwo. Okay, next. W porządku, następne pytanie. So all the doubts are removed? Czy wszystkie? Arm with yoga, stand and fight. Yes. Uzbrojeni w jogę, stańmy i walczmy. There is some statement by the host that by serving devotees, we can develop love for them. That's nice. But if we don't want to serve them to, in a, you can say, to increase their sense gratification. Ale nie powinniśmy służyć im w taki sposób, że zwiększamy ich zadowolenie zmysłów. In other words, we may think this devotee is lusty, so I'll serve him by giving him a prostitute. Więc może być taka logika, że ten wielbiciel jest pożądliwy, więc zadowolę go przesyłając mu prostytutkę. So rather than, in other words, we have to know what is the proper service. We can encourage them to have kirtan with us or something like that, then that will be wanted. Więc trzeba angażować w odpowiednią służbę, albo wspólny kirtan, albo wspólna służba oddania w ten sposób. Okay, we're going to stop here and chant japa. Więc tu się zatrzymamy i będziemy intonować japa na koralach medytacyjnych. Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Okay, I have to go. I'm packing. So on Sunday, I'll be in Warsaw at this time. Yes. And, maybe we can arrange for Barbara or somebody to connect us all together. Because at 7 o'clock, I'll be leading kirtan and then class on Sunday. Okay. Okay. And Uleika, you understand? Yes. Shri Prabhupada ki. Jai. 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 Jai.